Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i mam ważną wiadomość dla licencjonowanych pracowników ochrony, a mianowicie w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 30 lipca ukazało się rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej. Najważniejszą zmianą, jaka tutaj została wprowadzona, jest to wyprowadzenie badań na wolny rynek. I do przeprowadzania badań lekarskich uprawniony jest lekarz, który posiada uprawnienia do badań profilaktycznych, czyli lekarz medycyny pracy. Dodatkowe kwalifikacje wymagane do przeprowadzania badań lekarskich do tak zwanego pozwolenia na broń, a także psycholog, który posiada uprawnienia do badania na broń. Natomiast nie masz obowiązku badania się już więcej w instytucjach resortowych, w różnych szpitalach wojskowych, policyjnych, wojewódzkich ośrodkach medycyny pracy. Oczywiście możesz się tam zbadać, jeżeli mają tam uprawnionego lekarza, natomiast jeżeli nie mają, możesz pójść do firmy, do placówki medycyny pracy, która takie uprawnienia posiada. Pewnie ciekawi Cię, co wchodzi w skład tego badania lekarskiego, a mianowicie jest to badanie ogólne stanu zdrowia przez lekarza medycyny pracy, jednocześnie uprawnionego do badań na broń. Jest to specjalistyczne badanie okulistyczne, szczególnie w zakresie narządu wzroku. Jest to badanie psychiatryczne, głównie chodzi tutaj o różne zaburzenia psychologiczne określone właśnie w przepisach ustawy o broni i amunicji. Ale jeżeli lekarz uprawniony ma jakieś podejrzenia odnośnie Twojego stanu zdrowia, no może Ci zlecić każde inne badanie. Oczywiście w skład każdego badania pracownika ochrony wchodzi też badanie psychologiczne. Po przebadaniu uprawniony psycholog wyda Ci opinię według wzoru, no i wtedy lekarz medycyny pracy uprawniony również do badań na broń wydaje Ci stosowne orzeczenie, oczywiście również po przebadaniu. Orzeczenie lekarskie zostaje Tobie wydane, natomiast drugi egzemplarz tego orzeczenia lekarz jest zobowiązany dołączyć do dokumentacji Twoich badań. Jeżeli jednak lekarz stwierdzi, że nie posiadasz zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań pracownika ochrony, czyli dostaniesz tak zwane orzeczenie negatywne, tenże lekarz sporządzi Ci dodatkowy egzemplarz orzeczenia lekarskiego, no, który niestety musi wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, ale z zachowaniem poufności właściwemu terytorialnie komendantowi wojewódzkiemu policji. Oczywiście od negatywnego orzeczenia lekarskiego przysługuje Ci odwołanie. To odwołanie przysługuje nie tylko Tobie, ale również pracodawcy, który Cię kieruje na badania oraz właściwemu terytorialnie komendantowi wojewódzkiemu policji. Masz na złożenie tego odwołania wraz z uzasadnieniem termin 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia lekarskiego. Odwołania odbywają się w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy, który jest właściwy ze względu na miejsce osoby badanej lub ze względu na siedzibę pracodawcy. Po otrzymaniu Twojego odwołania uprawniony lekarz jest zobowiązany do przekazania go do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy lub innego podmiotu odwoławczego w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Badania lekarskie i psychologiczne osoby posiadającej licencję pracownika ochrony przeprowadza się co 3 lata. Są jednak wymienione sytuacje, kiedy ten okres może być skrócony. Głównie chodzi o jakieś pogorszenie Twojego stanu zdrowia. Wtedy lekarz w orzeczeniu wskazuje krótszy termin następnego badania. No, również po okresie niezdolności do pracy spowodowanej 6-miesięcznym zwolnieniem lub jakąś inną chorobą, także jesteś zobowiązany poddać się tym badaniom. Także, jeżeli Twój pracodawca lub komendant policji ma uzasadnione podejrzenie Twojej utraty zdolności fizycznej i psychicznej do wykonywania zadań ochroniarza, do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej,
również możesz być skierowany, a nawet musisz być skierowany na powtórne badania. Podstawowa opłata razem za badania lekarskie i psychologiczne wynosi łącznie 350 zł, czyli jest to lekarz uprawniony, jest to psycholog, jest to okulista i ewentualnie jakieś badania, które Ci zlecą. Natomiast jeżeli firma, jeżeli placówka medycyny pracy jest płatnikiem podatku VAT, niestety podwyższa Ci się tą opłatę o kwotę tego podatku. O ile się orientuję, jest to w tej chwili 23%, czyli 350 plus 23% VAT-u. Kto płaci za badania lekarskie i psychologiczne? Jeżeli dopiero ubiegasz się o wydanie licencji pracownika ochrony fizycznej, płacisz osobiście. Jeżeli posiadasz licencję pracownika ochrony fizycznej, jest to pracodawca lub właściwy terytorialnie komendant wojewódzki policji. Jeżeli odwołujesz się od tegoż to orzeczenia, no niestety też musisz to zapłacić lub płaci ten, od którego kto się od tego orzeczenia odwołuje. Czyli jeżeli pracodawca, to pracodawca, jeżeli komendant policji, to komendant policji. Na pocieszenie stare orzeczenia zachowują jeszcze ważność. Natomiast rozporządzenie to weszło końcem lipca 2013 roku. Reasumując, nowe rozporządzenie powinno poprawić Twoją dostępność do lekarza uprawnionego, jeżeli myślisz o licencji pracownika ochrony, jeżeli chcesz przedłużyć tą licencję pracownika ochrony, nie musisz już dojeżdżać kilkadziesiąt czy kilkaset kilometrów do placówek resortowych, policji, wojska, wojewódzkich ośrodków medycyny pracy. Na koniec chciałbym polecić Ci swoją firmę we Wrocławiu. Moje nazwisko Dariusz Kraśnicki. Jestem lekarzem uprawnionym zarówno do badań pracowników na broń, jak i badań pracowników wynikających z kodeksu pracy. Mam również wiele innych uprawnień. Na miejscu w mojej przychodni na ulicy Żernickiej 215 we Wrocławiu są wszyscy specjaliści, są psycholodzy uprawnieni do badań na broń, są lekarze uprawnieni do badań na broń, jest okulista, współpracuje z laboratorium. Także jeżeli potrzebujesz wykonać takie badanie szybko, sprawnie, krótko i na temat, albo zadzwoń pod numer 601-775-123, powtarzam, 601-775-123, możesz również się skontaktować mailowo poprzez moją stronę internetową. Także zapraszam Cię na Żernicką 215. Jeżeli masz jakieś ciekawe uwagi do tego wideo, również zapraszam Cię do komentarza poniżej. Czy rzeczywiście uwolnienie badań na rynek prywatny poprawiło Twoją dostępność, Twoje odczucia co do dostępności do badań lekarskich jako pracownika ochrony fizycznej? Także jeszcze raz mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia.